właśnie tyle, ile mam ja. Pani jest córką? Tak. Nie rozumiem. Pan był lekarzem, ona pielęgniarką. I byliście razem, nie wiem, 3 miesiące, a potem puścił ją pan kantem. Była w ciąży? Tak. Dlaczego nic mi nie powiedział? No bo wtedy był pan już taki sam jak teraz. Żadnej komplikacji, żadnych małżeństw, ani dzieci, ani psów, a ona chciała mieć dzieciaka. Czyli oczywiście ja jestem ojcem. Znaczy matka mi przysięgała, że wtedy nie miała nikogo poza panem. Pozwoliłem sobie zadać to pytanie, bo tak... Prawdę mówiąc, nie jesteśmy zbyt do siebie podobni. No dokładnie. A jeśli chciała mnie pani zaskoczyć, to się pani udało. Coś takiego, w moim wieku. Nie, muszę się napić. I już panu podaję, proszę. Nie, mogę to zrobić sam. Dobrze. Ojcostwo nie robi z człowieka kaleki. Ale chyba nam pan tutaj nie zemdleje, co? Nic pani nie rozumie. Dowiedziałem się o tym w jednej chwili. Normalnie człowiek ma 9 miesięcy, żeby się przygotować. No przepraszam. Nie ma pani za co przepraszać. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Jak pani dowiedziała się... Nic nie wiedziałam. Nic. Matka powiedziała mi o tym tuż przed śmiercią. Ach, to prawda, że nie żyje. No, teraz to już będzie 7 tygodni. No, przykro mi. Nie, pańska sprawa. Dla pana to była Patrycja. Jeśli o mnie chodzi, to nie musi być panu przykro. Nie kochała mnie. Nie kochała pani matki? No nie. No, nie podobała mi się taka miła... Zamiękka, taka przezroczysta. Coś takiego. No, kiedy powiedziała mi o panu, pomyślałam sobie, jasna sprawa. Nikt nigdy nie wybiera sobie rodziców, ale ja mogę. Ja sobie wybiorę ojca. Ale muszę go najpierw poznać. Jeśli mi się spodoba jako ojciec. Szaty, muzyka, rockowa. Wyłącz to, proszę. Boże, ja nie rozumiem, jak można słuchać takiego łomotu. Łomotu? Tatusiu, nie lubiłam muzyki, muszę się stopniowo wciągać. Najpierw rock, potem Mozart. Dlaczego nie odwrotnie? No bo lepiej zacząć od tego, co lepsze. Boże. Mówiłem ci 1000 razy, nie zwalaj się na ten fotel jak kłoda. No przestań marudzić, tata maruda, tata maruda. Jesteś tu, patrzysz mi na ręce, ja nie mogę zebrać myśli. Nie patrzę ci na ręce, czytam. Obserwujesz mnie za książkę. No i co? Jeszcze się nie przyzwyczaiłeś? Nie. Mieszkamy razem od 6 miesięcy i nadal ci się to nie podoba? Nie. Lepiej byłoby, gdybyś miała własne mieszkanie. Widywalibyśmy się często. Tak byłoby lepiej. Ale to oczywiste, że w twoim zaawansowanym wieku dziewczyna, która wchodzi, wychodzi, przewraca ci szachownicę, no to musi przeszkadzać. Słuchaj, to nie o to chodzi. Nie chodzi o ciebie. Słowo daję.